Moi drodzy, rozpoczynamy to spotkanie. Małe kłopoty techniczne, ale już wszystko powinno być w porządku, więc zobaczmy, jak będzie układała się runda pistoletowa właśnie podczas tego spotkania na pierwszej mapie. Overpass, Fnatic grające w ataku i Ens grające w defensywie. Także tu już mówiłem o tym jeszcze przed tą krótką przerwą, że to może być szansa dla ekipy Ens, która po prostu, mam nadzieję, że będzie wykorzystana, że dzisiaj akurat Fnatic nie będzie aż takie mocne, jak miało to miejsce podczas fazy grupowej. Poison już namierzony, to jednak pułapka zastawiona przez zawodników Ens. Bardzo ładnie tam wychylał się jeden z antyterrorystów na bombsite po to, żeby właśnie Spinks mógł zgarnąć tego fraga. Teraz jeszcze dycha daje o sobie znać pod bombsite'em B. No i to jest przewaga 5-3, chociaż mamy odpowiedź od Alexa, ale tutaj Alex, zobaczmy jak sobie świetnie radzi, bo dopiero teraz zostaje skontrowany przez Hadesa. Ale i tak bomba jest podłożona, Pepsor i Mezi, wiemy, że są w stanie to wszystko ugrać i teraz to właśnie prezentują. Przewaga 2-1 i Pepsor wszystko kończy. Kolejna zdobyta eliminacja i niestety dla Ens, ale to Fnatic rozpoczyna lepiej to spotkanie, mimo że Ens zbudowało na początku tę przewagę. Tutaj ta zagrywka, Poison był skupiony na Hadesie na bombsite A i Spinks mógł to wszystko wykorzystać i z 5-3 mimo wszystko Ens nie było w stanie tego uratować. No, już to wszystko będzie ci się mocno pociło. I jak faktycznie jest dzisiaj? Bo może to było tylko takie wyobrażenie o tym spotkaniu. Może wcale tak źle nie jest. Na razie, Maćku, jest źle. Na razie Fnatic prowadzi 1-0. Ale wiem, że dla ciebie to scenariusz idealny. Gdyby jeszcze to starcie miało zakończyć się na Daście, to w ogóle byłbyś w raju. Oj, no to prawda. Co do Dasta, trudno się nie zgodzić, ale zostawmy tę mapę, bo oczywiście mamy Overpassa, będziemy mieli Nuka i będziemy mieli ewentualnie Miraże jako tę mapę decydującą. Dzisiaj bez Dasta 2, przynajmniej w tym meczu. Dobry początek od Madena, ale nie zapominajmy o tym, co działo się podczas rundy pistoletowej. Wtedy przecież były te problemy Ens, wykorzystanie przewagi 5-3, no właściwie niewykorzystanie, przepraszam, Fnatic, które powalczyło do samego końca. I to też myślę, że jest właśnie bardzo ważne dla samego Pepsora, dla zawodnika, który w tej pistoletówce miał sporo do powiedzenia, szczególnie pod koniec. Gracz, który no jednak przy tych swoich starszych kolegach chce wyciągnąć jak najwięcej doświadczenia, przede wszystkim chce wygrywać i właśnie Fnatic daje mu taką szansę. No zobaczymy, jak ten sezon ESL Pro League się ułoży dla tej organizacji, bo oczywiście swego czasu no, potrafili nawet wygrywać ESL Pro League, ale to jednak są stare czasy. Wtedy jeszcze akurat nie miałeś tego zarostu pod nosem. Dzisiaj jest dzisiaj, dzisiaj mamy 2022 i to jest oczywiście już zupełnie inny skład. No chyba, że mówimy o Krimzie, to ten cały czas w ekipie jest. W każdym razie Ernst teraz pod bombsite'em B radzi sobie fenomenalnie. Kolejne zdobyte eliminacje, Hades, Madden i proszę, i Ens momentalnie odpowiada na to, co wydarzyło się podczas rundy pistoletowej. Runda wygrana bez... No to my się chyba nie spodziewaliśmy. No nie, kompletnie się nie spodziewaliśmy, ale znowu Hades miał w tym wszystkim swój znakomity udział. Eliminacje zdobyte na zawodnikach wchodzących na bombsite. No i miejmy nadzieję, że od tego momentu antyterroryści będą w stanie budować przewagę po stronie rywala. Na razie tylko i wyłącznie Desert Eagle. Do tego dwa flesze, kilka granatów dymnych, ale z tym niełatwo będzie szukać zwycięstwa, niełatwo będzie szukać prowadzenia. Na razie naprawdę bardzo ciekawe spotkanie, patrząc na to, jak to wszystko się potoczyło. No ale nie dość, że Ens wygrało tę poprzednią rundę, to właśnie to było istotne, żeby jeszcze zdobyć to bez jakiejkolwiek straty. I proszę bardzo, Hades dokłada swojego czwartego fraga w tym spotkaniu. Alex już nie powalczy dla Fnatic, Poison próbował przez Smoke, ale tutaj nie było akurat żadnej niespodzianki. Spinks spokojnie go złapał, no i teraz 5-3, a więc taka przewaga, którą mieliśmy również podczas rundy pistoletowej, no ale wtedy jednak w pistoletówce Fnatic było w stanie odpowiedzieć. W tym przypadku wydaje się, że będzie to niemożliwe. Pozostały trzy digle, gdzie przecież Ens jest uzbrojone po zęby, jest ten scout, Galil, Kałasznikow, M4-ki. No to wygląda naprawdę dobrze dla zawodników CT, więc miejmy nadzieję, że tu będzie bardzo podobnie, że Ens dołoży to kolejne zwycięstwo, nie tracąc przy tym żadnego gracza. A jednak Krims, świetny strzał w kierunku Hadesa.
No, żeby teraz Harrisowi przypadkiem się tutaj nie skojarzył ten strzał z Deagla ze mną, bo zobaczył, że jakiś łysy koleś oddaje te strzały. Kolejny headshot od Crimza i robi się naprawdę nieciekawie dla zawodników ENS. Co prawda Fnatic ma tylko 20 sekund, ale Crims udowadnia, że on cały czas potrafi, że on cały czas ma te mocy. Teraz jeszcze kłopoty dychy i to jest wyrównanie, chociaż tylko na moment, bo Madden daje przewagę i Crims zostaje sam, ale tylko 10 sekund dla Szweda. Wie dokładnie, gdzie szukać Maddena. 5 sekund, Crims był blisko, ale jednak sam tej rundy Crims nie wygra. W każdym razie trzeba go tutaj pochwalić, bo naprawdę po takim dobrym początku od ENS wydawało się, że domknął to dużo szybciej, a tak naprawdę runda była wygrana ledwo przez ekipę CT. No, chcieli odpowiedzieć na to niepowodzenie drugiej rundy, ale wydaje się, że teraz już wszystko powinno być pod kontrolą ENS. Oczywiście decyzja Fnatic o tym, aby zaforsować po raz kolejny, mogłaby się pojawić, bo są takie drużyny, kiedy sięgają po 3-4 fragi, mimo wszystko na samym początku widzą, że można na tych dezerniklach zagrozić i chcą iść za ciosem, ale jednak Fnatic takiej decyzji nie podejmuje. To jest gra czysto ekonomiczna, tylko i wyłącznie z glockami. Wielu zakupów nie obserwujemy, tak naprawdę tych zakupów wcale nie ma. A więc dla ENS to okazja, aby odłożyć pieniądze, zdobyć szybkie eliminacje i błyskawicznie doprowadzić do rezultatu 3-1, a to oni przecież przegrywali rundę pistoletową. A zatem w tej czwartej zrobią wszystko, co w ich mocy, aby tym razem już bezproblemowo poszukać fragów i to wszystko rozpoczyna Hades. Teraz ping ze sprayem, ale Pepsor bardzo szybko się rewanżuje, chociaż zdycha. Ma to wykończyć tylko Poison w walce, ale wydaje się, że nie na długo. Już obijany, dostrzeżony i trójka rywali zmierza w jego stronę. Koniec, koniec rundy numer 4. Sukces po stronie ENS ze stratą... Oddawał te świetne strzały. Zobaczymy, czy Fnatic wykorzysta kałachy, bo jednak wcześniej pokazali się z tej dobrej strony, pomijając tę jedną rundę, gdzie oczywiście ENS zdominowało. A teraz akurat nie Poison, a Hades spróbował w łączniku zdobyć tego pierwszego fraga. Spinks odważnie, ale to w międzyczasie Crims łapie dychę. Strata po stronie ENS. Spinks tu jednak odpowiada i jeszcze próbował łapać jednego z rywali, ale Pepsor spokojnie wcelowany. I cały czas Fnatic z przewagą jednej osoby, chociaż zobaczmy, że ENS próbuje od razu na to wszystko reagować. Od razu skrócenie bombsite'u B, no ale jednak od strony galerii. A Crims pozostaje przy monsterze, więc gdyby mu się zachciało jeszcze tutaj domykać, to zawodnicy ENS mogliby mieć problemy z tym, że bomba jest w okolicy toalet. Także to jeszcze może być podejście na bombsite górny w wykonaniu Fnatic. Tu jednak czuwa polski snajper, Hades. Do tej pory wygląda naprawdę nieźle. 6 trafień, teraz łatwa eliminacja. Wciąż brakuje rewanżu, natomiast pojawia się rotacja od zawodników ENS. Już wiedzą, że to może być wejście na górę. Teraz też Fnatic próbowało się ewakuować, ale Snappy bardzo ładnie sobie tutaj radzi. Nie dość, że zdobywa fraga, to jeszcze blokuje Alexa granatami. Tylko że właśnie Snappy nie może tak pozostawać długo w miejscu, bo Crims już wchodzi na plecy, ale Snappy jakby się tego spodziewał, jakby przeczuwał, że Crims mógł podejść od drugiej strony i teraz tak naprawdę Snappy będzie miał szansę na to, żeby zamykać od monstera swojego przeciwnika. No tylko że Fnatic robi to bardzo szybko. Crims jeszcze spodziewa się właśnie tego wychylenia. Tu ważny pojedynek, ale na razie ani Snappy, ani Crims nie fragują bez tego rozstrzygnięcia. Teraz kolejna próba Crimza. Snappy sobie radzi i Alex w klaczu 1-2. No dobrze rozpoczął, bo trafił Maddena. Harris jednak przygotowany na gnieździe. Teraz Harris wykasowany. Snappy mocno obity. I Alex w tym momencie ze sporą przewagą. Już wie Alex. I to jest kolejna zdobyta eliminacja przez Brytyjczyka. Alex wygrywający klacza 1-3. A wydawało się, że ENS ma tutaj to wszystko pod kontrolą. Szczególnie to... Obity terrorysta, a mimo wszystko udało się rozwiązać tę sprawę. Są pieniądze po stronie ENS. Nie obserwujemy snajperki w klonach Hadesa. Snappy na kamerce zirytowany tym, co się wydarzyło. No ale nie ma się co dziwić. ENS liczyło na to, że wypracuje sobie sporą przewagę. Chciało mieć tutaj prowadzenie i dosyć widoczną dominację nad rywalem. Ale ostatecznie nie udało się doprowadzić do tej sytuacji. A teraz jeszcze dycha podsadzone. Bardzo szybko złapane przez Meziego. I to Fnatic ma przewagę jednego gracza. Obserwujemy 5-4. Pytanie, czy kolejne problemy po stronie ENS, bo te problemy będą skutkowały już rundą ekonomiczną i tym samym szansą dla Fnatic, aby jednak poszukać tutaj prowadzenia, chociaż na moment. W tym wszystkim jest najgorsze, że ENS te rundy przegrywa, gdy właśnie wypracowuje sobie niemałą przewagę, no ale może też sami odpowiedzą, może właśnie teraz. Snappy, bardzo ładny skan.
Wcześniej dopalony Madden, no i niestety dla zawodników ENS, ale już Fnatic rusza. Mez i Alex to są kolejne zdobyte eliminacje przez Fnatic. Hades jednak sprytnie, tutaj Alex nie brał niczego pod uwagę, tylko że takich eliminacji Hades musi dołożyć jeszcze kilka. Teraz ma wsparcie Spinksa i Hades, zobaczmy czy to wychylenie będzie w dobrym momencie. Mez i plecami i proszę bardzo, o tym właśnie mówiłem. Teraz to ENS miało problemy, teraz to Fnatic miało sporą przewagę, ale jednak Hades i Spinks 4-2, gdzie Fnatic nawet nie było w stanie podłożyć ładunku. Że pozostaje zatem Mez i Alex. Pozostała trójka będzie miała tylko i wyłącznie Desert Eagle do dyspozycji. Rozpoczynamy siódme starcie i po raz kolejny pod bombsite'em B. To tutaj swoich szans Fnatic szuka najczęściej. Ale defensywa w końcu zadziałała tak jak powinna. I teraz nieco więcej agresji w wykonaniu Snapiego i Dychy. Ci tylko i wyłącznie z MP9-kami, a Mezi chce się podsadzić. Zaraz przekonamy się, ile z tego wyjdzie. Chociaż musi być czujny, bo flash dorzucony na pozycję ma nieco wyprowadzić z równowagi drużynę terrorystów. Snapi z MP9-ką, ale na razie nie może nabierzyć tej głowy. Dychę ma asystować. Snapi ostatecznie z fragiem. No i jeszcze teraz z USP prosto w głowę Meziego. Fnatic zaczyna się sypać, chociaż Krims jeszcze chce dać nadzieję. A wiemy, że potrafi. Pokazał w tej jednej rundzie walkę do samego końca. Wtedy co prawda przy bombsite A nie udało się wygrać, ale Dycha, dobra decyzja. Polak zaskakuje, chociaż w tym pojedynku z Poisonem już Dycha był bez większej szansy. Jednak kałasznikow to kałasznikow, ale co ciekawe, to dopiero ta pierwsza zdobyta eliminacja przez snajpera Fnatic. Poison wiemy co potrafi, czy co potrafił podczas fazy grupowej, no ale teraz nie idzie to spotkanie i Poisonowi i Fnatic, patrząc na wynik, bo oczywiście patrząc na poszczególne ruchy, niewiele zabrakło, a Dycha przecież zgarnąłby dwie eliminacje, bo mimo że przegrał pojedynek z Poisonem, to bardzo mocno go poobijał, co później koledzy wykorzystali. 5-2 i teraz ósma runda, w której Fnatic musi zadowolić się tylko pistoletami. To może być mało, to może być za mało, żeby Fnatic już teraz sięgnęło po ten trzeci punkt. No pamiętamy, co robili w rundzie numer 3, ale wtedy też Desert Eagle. Tutaj jednak większość zawodników z P250-kami, pojawił się Glock, tak jak Poisona. Jego nie wolno lekceważyć, nawet jeżeli teraz ma statystyki 1-7, to cały czas trzeba pamiętać o tym, że ze snajperką może być niezwykle skuteczny. Nawet jeżeli tego czasu po stronie terrorystów nie wystarczy, aby to wyposażenie wyglądało tak, jak będzie tego chciał, no to jednak w defensywie jestem przekonany, że może być tu olbrzymim zagrożeniem. Teraz Snapi, znowu agresja. Tę agresję w wykonaniu zawodnika formacji defensywnej obserwujemy nie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o to starcie. Widać, że stara się kontrolować cały czas to podejście pod bombsite B i tutaj nie dopuszczać do słowa rywali. Na razie rzeczywiście funkcjonuje to zgodnie z planem. ENS wygląda na razie solidnie. Tak naprawdę nie można przyczepić się do żadnego z zawodników. A Hades na razie z 9 fragami. On już za parę chwil będzie mógł poszukać kolejnych dwóch, chociaż Spinks bardzo szybko reaguje. Teraz z hat-trickiem jeszcze Krims dołoży coś od siebie, ale wszystko zmierza w stronę rezultatu 6-2. No i niecierpliwie czekamy na to, co Fnatic będzie starało się pokazać w czasie kolejnego kompletnego fulla. Żeby się zrewanżować właśnie za tamten mecz, może dzisiaj zobaczymy 2-0 dla ENS. Nie wiem, Svelter, czy ty akurat w to wierzysz, czy faktycznie możemy spodziewać się takiego rezultatu, patrząc na początek tego meczu, czy jednak, no co Fnatic, to Fnatic, że tak się wyrażę. Myślę, że mimo wszystko ENS będzie tutaj faworytem i poszukiwanie rezultatu 2-0 to dla nich idealne wejście w tę fazę playoff. Hades, popełniony błąd, ale Spinks bardzo szybko reaguje. Na razie jednak patrząc na defensywę, trzeba powiedzieć szczerze, jest plan. Jest plan, ale przede wszystkim jest też skuteczność. Nie czekają głęboko w sajtach, a raczej starają się budować przewagę już na samym początku rund. No i to za parę chwil może doprowadzić do naprawdę dobrego rezultatu, a pamiętajmy o tym, gramy jednak na mapie wyborów Fnatic. Jeżeli tutaj ENS byłoby w stanie ten sukces osiągnąć, a są na to olbrzymie szanse, bo tylko Mezi pozostaje w walce, chociaż już dzisiaj taką sytuację 3-1 po stronie ENS przegraną obserwowaliśmy, no to myślę, że 2-0 jak najbardziej może się pojawić. Mezi, zobaczymy, czy będzie tak mocny jak Alex właśnie wcześniej pod bombsite'em B. Nie tym razem. Hades bez błędu. No ale też widzieliśmy ten początek rundy, gdzie właśnie i Hades i Spinks, oni po raz kolejny ze sobą współpracują. I mam wrażenie, że właśnie ta defensywa bliżej bombsite'u A
wygląda solidniej niż to, co oglądamy pod Bombsite B. I nawet widzieliśmy to w tej rundzie. Na początku Spinks, który zaskoczył pozycją, później dobił rywala, który był obity przez polskiego snajpera, ale pod Bombsite B i tak były wymiany nie najgorsze dla Fnatic. I tak widać, że gdzieś ten sposób potrafią znaleźć, żeby właśnie te eliminacje zgarniać. I to też widzimy po samych zdobytych fragach przez graczy EMS, gdzie mamy właśnie Spinksa czy Hadesa stojącego bliżej A, no czasami też na gnieździe, to jednak tych fragów ten duet ma więcej. Madden 5, Dycha 6, Snappy 8, oczywiście na Bombsite B też nie zabrakło nam dobrych, ważnych eliminacji. Pamiętajmy, że też nie zawsze ta ilość jest ważna, właściwie jakość zdobywanych fragów. Ale właśnie gdy widzimy jakieś takie delikatne problemy, to mam wrażenie, że pod tym Bombsite B na tych bardziej potrafi zaskoczyć. No teraz akurat z pistoletami i Dycha nie dał się zaskoczyć, Snappy też nie, więc w tym momencie to wygląda bardzo dobrze. Ale pamiętajmy też o jednej rzeczy, że często Fnatic gdzieś w końcówkach potrafiło, no może nie budować przewagę, ale na pewno powodować straty u ENS. Teraz 5-2, więc runda wydaje się, że jest w kieszeni ekipy CT. Zobaczymy tylko, czy jakaś strata się pojawi, no bo teraz Madden dokłada jeszcze fraga od siebie i Poison jedynie z blokiem, także nie będzie chyba żadnym zagrożeniem, mimo że jeszcze wymienia pistolet, to Madden był na wszystko gotowy i to była właściwie perfekcyjna runda. To nie widzimy dla Fnatic większych szans, bo za każdym razem, kiedy starają się podejść taktycznie, to właśnie ta agresja, która jest widoczna w wykonaniu ENS, stara się przeszkodzić, pokrzyżować plany. I na razie to funkcjonuje. Znakomity Hades, dobrze radzi sobie Spinks i znowu on otwiera tę rundę. No, kiedy spojrzymy na eliminacje otwierające, to drużyna Fnatic tak naprawdę nie ma się czym tutaj poszczycić, bo na razie Spinks 3-0, Hades 2-0, Snappy 2-0, Madden 1-0 i Dycha 1-2, więc na razie tylko i wyłącznie dwa fragi otwierające pojawiły się po stronie drużyny Fnatic. A więc oni tak naprawdę przez większość tych rund grają ze stratą. 4-5. Owszem, zdarza się zwyciężać, ale widać, jak duże problemy ma z tym Fnatic. I spodziewałem się szczerze, że Poison z tą snajperką, a on lubi grać agresywnie, poszuka możliwości, aby nieco odwrócić ten scenariusz, ale on cały czas pozostaje tylko i wyłącznie z jednym fragiem. Widać, że to spotkanie nie układa się Poisonowi, że to spotkanie już właściwie nie układa się całej ekipie Fnatic, mimo że początek był dosyć zwariowany. Bo jednak ta runda pistoletowa z przewagą przez ENS niewykorzystana, później właśnie odpowiedź Fnatic, które też jeszcze było w stanie no raz odpowiedzieć, ale też raz byli blisko, żeby to się stało. Mówię o tej akcji Crimza przy Bombsite A, ale to było za mało i ENS czuje się bardzo pewnie. Widzimy, że ta defensywa jest aktywna, że wychylają się na mapie zawodnicy ENS i to po prostu działa. Ta runda wygrana... I cały czas z nadziejami na to, aby poszukać rezultatu 13-2. Fnatic z Forsem, a raczej z rundą półekonomiczną z Diglem. Tylko jeden granat dymny i szukanie tutaj możliwości, aby zaskoczyć, aby chociażby podłożyć ładunek i zyskać ten bonus finansowy na poziomie $800. Jakoś trudno wierzyć, że to ostatecznie będzie można zrobić, jak Hades popełnia błąd na samym starcie, jeżeli chodzi o tę 12. rundę. Oj, boję się, że drugiej szansy dla Hadesa w tej rundzie nie będzie. Ale jest jeszcze to, co miał trafić w tej rundzie, to już trafił i czy nie trafił. I w tym momencie po prostu rzucam klątwę na polskiego snajpera. Okej, dobrze. Szkoda, ale myślę, że i tak klątwa zostanie przełamana, bo za parę chwil będzie miał okazję, aby fragować i tych fragów kilka by się przydało. No, tym bardziej, że Spinks oddał swoje życie. Wydawało się, że tam akurat zada więcej obrażeń, że wyciągnie chociaż z tego jednego fraga. A tu proszę bardzo. 5-4. Pamiętajmy, że przy takim wyniku no Fnatic może właściwie zaskoczyć właśnie też grając jedynie z pistoletami. Teraz też dobra decyzja, bo to będzie wejście na Bombsite B, gdzie pozostaje tylko Snappy, ten celowany w Monster. Tutaj kilka fragów musi się pojawić, ale nie, Snappy tylko z jednym. Co prawda jeszcze rotacja, Madden niedaleko, za chwilę też będzie miał wsparcie od polskiego duetu. I Hades jednak trafia, jednak ta klątwa nie zadziałała, przynajmniej no po tym pierwszym fragu widzieliśmy, że Hades już nie był w stanie się ustawić i teraz Mezi to wszystko kończy. W sumie 3 fragi od Meziego i właśnie Fnatic, które grając z pistoletami potrafiło wygrać rundę. Zawodnicy Fnatic są w stanie zagrozić. Oczywiście na części z tych rund ekonomicznych nie zdobywali nawet eliminacji, ale pamiętamy na samym początku też niewiele brakowało, aby ostatecznie ten sukces pojawił się po ich stronie. Ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na to, jak wygląda ta gra ENS,
mam wrażenie, że 12 runda stracona wcale nie oznacza, że tu pojawią się jakieś szczególnie duże problemy, bo po raz kolejny eliminacja otwierająca, Poison znowu popełnia błąd. Niesamowite, ile razy dzisiaj nieskutecznie próbował Poison. Patrz na to, już wydawało mi się, że Madden tutaj będzie chciał domknąć jeszcze to przez tego smoke'a, bo uciekał Alex. Ale jednak nie, jednak MC stwierdziło, że poczeka. Właśnie, Madden i Dycha dopiero teraz ruszają. Ale i tak to nie jest zła informacja, bo już wiedzą, że Bombsite B nie będzie atakowany, a przynajmniej od strony Monstera. A tam jeszcze czai się gdzieś w okolicy łącznika Mezi. Jest czas na rotację, ale patrząc na położenie bomby, na położenie Alexa, wygląda na to, że nie będzie tej rotacji, że to po prostu będzie wejście na górny bombsite. O, tam już zaczyna wracać Polak, do tego przecież cały czas na środku jest dwóch zawodników ENS, więc wydaje się, że Mezi tam niewiele zrobi, no ale Pepsor, co to jest za wejście? Naprawdę ładny strzał od niego, Hares jeszcze spojrzał na plecy, ale tutaj trzeba uważać na bombsite, bo tam jest Alex, ale Madden w końcu wchodzi na plecy i teraz Alex, kolejny klacz, nie, nie tym razem. Wcześniej na bombsite B to mu się udało, teraz 1-3, bez szansy, bo Hades trafił w tym spotkaniu po raz 14 i mamy 10 zwycięstwo zespołu ENS. Utrzymuje tę skuteczność Hades, jeżeli chodzi o fazę grupową, wyglądał znakomicie i dzisiaj też chce pokazać, na co go stać. No właśnie tak zastanawialiśmy się, jak to jest z tym wyjściem z pierwszego miejsca, bo przecież ENS nie... Oj, to byłoby coś, naprawdę, 12-3 na mapie rywala. Owszem, po stronie defensywnej, ale no trzeba unikać takich sytuacji. Spinks, który nie brał za bardzo pod uwagę tego, że rywal może być już tak blisko. Widzieliśmy, jak zawodnik ENS skupiał się na tym, żeby po prostu wskoczyć za wszelką cenę tam, gdzie chciał, ale no jednak był darmową eliminacją, także... No nie spodziewał się tego Spinks, myślał, że będzie szybciej, że rywal przede wszystkim nie zagra tak odważnie, ale Pepsor wiedział, że trzeba tę pozycję właśnie przyjąć w taki sposób, także brawa dla niego, bo to jest dopiero początek tej rundy, ale jednak przewaga 5-4 i pamiętajmy, że ENS lubi w tym spotkaniu chodzić po tej mapie, lubi właśnie skracać pozycję, lubi wzmacniać bombsite i to widzimy także w tej rundzie, bo zobaczmy, że teraz trzech zawodników znalazło się bliżej bombsite'u dolnego. Hades co prawda pozostaje na środku, ten z fantastyczną formą, więc może jeszcze zatrzyma to podejście, ale będzie się musiał skupiać na długiej. My jednak skupiamy się na podejściu pod B, bo to właśnie tutaj Fnatic zaczyna swoje ataki, no ale Madden już sobie zdaje z tego sprawę, do tego Dycha będzie go wspierał, tylko właśnie w międzyczasie jeszcze jakieś delikatne zamieszanie na bombsite, a teraz Madden nie daje rady, ale Dycha trzykrotnie, prawie czwarta zdobyta eliminacja i zobaczmy, gdzie jest dwóch rywali, zobaczmy, gdzie jest bomba i zobaczmy na to, ile pozostało czasu do końca rundy. Teraz rotacja Fnatic, ale to wszystko słyszy Snappy, chociaż Pepsor, kolejny fantastyczny strzał i teraz Hades w klaczu 1-3, ale czy on zdąży się ustawić, bo rywale są bliziutko, teraz bomba po prawej stronie, ale Pepsor, to była jego runda. Kolejny rewelacyjny strzał od Pepsora. Chcę ją znaleźć, przed nami ostatnia runda pierwszej części tego spotkania i ENS cały czas z kompletnym wyposażeniem, bo strasznie dbali o tę ekonomię na przestrzeni ostatnich chwil i jest to teraz widoczne i to oczywiście też może mieć znaczenie, jeżeli chodzi o kolejny sukces. Mezi jako pierwszy, Hades, teraz jeszcze Madden i przewaga po stronie ENS błyskawicznie się pojawiła, mimo że to Fnatic rozpoczynało, to oni jako pierwsi fragowali, ale znowu agresja kończy się nieprzyjemnie. Może jeszcze przyjdzie czas na przyjemności w tej rundzie, bo jednak i Snappy i Hares przy bombsite Ben, ale właśnie Snappy już tutaj wychylał, licząc na to, że uda się kogoś zaskoczyć, a tak naprawdę sam mocno poobijany. Hades wygrywa to starcie z Poisonem, no ten wydawało się, że będzie kontrą na Polaka, ale nie, Poison gra bardzo słaby mecz, Pepsor bez niespodzianki i proszę, ENS w tym momencie z przewagą 3-1, Mezi ma jeszcze sporo czasu, ale też ma tutaj bombę do podniesienia, tyle tylko, że ENS jeszcze o nim nie wie, chociaż za chwilę wszystko powinno być jasne, bo teraz Snap pada na ziemię, ale za bombsite'em wciąż gotowy jest Hades. Polak jednak nie ryzykuje, stoi daleko, bardzo defensywnie, tym bardziej, że ma AWP i przede wszystkim ma jeszcze wsparcie od Spinksa. To jest ten duet, który chwaliłem wcześniej przy bombsite'cie A, że jednak no, robi bardzo dobrą robotę dla ENS w tym spotkaniu. 16 fragów Hadesa, 16 fragów Spinksa, 5 i 7 zgonów.
No wydaje się, że w takiej sytuacji Messi nie ma żadnej szansy na wygranie tej rundy. Chociaż teraz Messi z kolejnym trafieniem. Już trzecie w tej rundzie i Spinks zaczyna ruszać, ale Messi dopiero podnosi bombę i teraz 5 sekund na zegarku. Widział rywala, mimo wszystko nie kładzie tej bomby. Messi naprawdę był blisko. Robił swoje w CT. Teraz jednak trzeba to będzie jeszcze pokazać po stronie atakującej i na razie Enz buduje przewagę 5-4, ale teraz to wejście na bombsite bez problemami, chociaż jeszcze będzie domknięcie od Gali w wykonaniu Dychy. Na razie to jednak nie on, a Hades łapie rywala i znowu jedna osoba więcej po stronie Enz. 4-3, teraz 2-2, no to są te pistoletówki. Tutaj ta przewaga czasami jest wielka, ale ona nie zawsze wystarcza, żeby rundę wygrać. O tym przecież przekonali się zawodnicy Enz jeszcze w pierwszej połówce. No teraz Messi od gniazda mocno bija Stapiego i do tego Spinks, który ma tylko 2 punkty życia. Bombę jednak chyba uda się podłożyć, no ale Messi i Poison z ogromną szansą na zwycięstwo. Poison ma te problemy strzeleckie, to też widać w tej rundzie. Już wydawało się, że złapie frag, ale to Spinks wszystko kończy! 4 zdobyte eliminacje przez niego, a przecież kilka sekund wcześniej Poison miał szansę na to, żeby jeszcze zbudować przewagę dla Fnatic, ale właśnie ten do tej pory zgarnął tylko 3 eliminacje. Na pewno nie czuje się pewnie, nie czuje się komfortowo i myślę, że właśnie to było widać podczas tej pistoletówki. No i na pewno nie zyska tej pewności, jeżeli w takim momencie nie wykorzystuje szansy, która mogła jeszcze tak naprawdę ratować Fnatic, jeżeli chodzi o powrót do tego spotkania. A robi się nieprzyjemnie, bo to 12-4, jeżeli teraz nie uda się na rundzie Force, potem ekonomiczna i nagle może zrobić się rezultat 14-4. I mecz, który czysto teoretycznie wcale nie powinien być zdominowany, bo widzieliśmy sporo szans i bliskie rundy. No to Fnatic ich nie wykorzystywało i za parę chwil tak naprawdę może okazać się, że na ekranie pojawi się wynik 16-4, który kompletnie nie odzwierciedla tego, ile szans miało Fnatic. Myślę, że powiedziałeś właśnie bardzo ważną rzecz. To nie jest tak, że Fnatic może wygrałoby rundę 2 i mielibyśmy teraz, nie wiem, po 10. Nie, nic takiego oczywiście by się nie wydarzyło. W każdym razie Harris i Dycha rozpoczynają fantastycznie kolejną rundę. Szybkie eliminacje i momentalne zajęcie bombsite'u A. Tutaj ani Krims, ani Pepsor już właściwie nie będą mieli czego szukać. A ja tylko zaznaczę, że to była, czy wciąż jest, runda Force rozgrywana przez zespół broniący. Ale tego właśnie w ogóle nie było widać. Tak dobre było to wejście. No, widzieliśmy te dwie eliminacje Hadesa, gdy rywale stali po jego prawej stronie. A wracając do wyników, Fnatic naprawdę w wielu rundach było blisko, ale no jednak trzeba było wygrywać. Albo właśnie klacza, 1-3, albo 1-2. Nie zawsze to się udawało. Nawet w tej pistoletówce po zmianie stron, no też wydawało się, że Fnatic za chwilę to zrobi. Tam wystarczyło właściwie oddać po jednym strzale w kierunku Enz. Po jednym celnym strzale, ale to się nie udało. Także z jednej strony Fnatic ma bardzo słaby wynik, ale właśnie ta gra momentami nie wygląda aż tak źle. No może drużynę Fnatic i zakończą to spotkanie w dosyć gładki sposób. Miejmy nadzieję, że właśnie w taki sposób to wszystko będzie się układało, bo są na to naprawdę duże szanse. Trzymamy kciuki, a przed nami już 18 runda. 18. I też tak dyskutowałem z Maćkiem w czasie tej krótkiej przerwy, że Overpass, który jest mapą z reguły bardzo długą pod względem budowania ataków, tego tutaj nie obserwujemy, bo jedni i drudzy starają się grać agresywnie. Widzieliśmy te skróty pozycji w wykonaniu Enz, ale Fnatic nie czekało do ostatnich sekund i tym razem nie będzie inaczej. Hades po raz pierwszy, jeżeli chodzi o tę rundę, wcześniej trafiał Dycha. No i coraz bliżej ten 14 punkt, 10 przewagi zarazem nad rywalem. Pamiętam tę rozmowę podczas tej przerwy, wtedy akurat sobie wstałem od swojego stanowiska, rozprostowałem wiadomo co, moje nogi i popatrzyłem przez okno, wiesz, szukałem tam punktów dla Fnatic, ale ich po prostu nie znalazłem, więc wydaje mi się, że to co teraz oglądamy na serwerze, to jest dokładnie to samo, co mam za oknem. Defensywnej. Jeżeli teraz uda się przełamać, no to szanse na powrót jeszcze będą, natomiast jeżeli poniosą porażkę, no to nawet przy tym maksymalnym bonusie finansowym nie będzie możliwości, aby rozegrać kolejnego fulla. I to dla Enz może być autostrada do sukcesu na mapie wyboru rywala. I potem, przenosząc to wszystko na mapę numer 2, tę wybraną przez siebie, czyli Nuke,
Można będzie szukać zakończenia, ale teraz Messi jeszcze daje nadzieję. Po tej eliminacji otwierającej zdobytej przez Enz, Messi odpowiada. Dycha jednak wie, gdzie ustawiony jest rywal, chce to kontrolować, ale Messi ze sprayem świetnie sobie poradził i przewaga dla Fnatic jest już pokaźna, bo to dwóch zawodników więcej. Messi zawsze groźny, co pokazuje od początku tego meczu, no ale teraz mamy rewanż od Snapiego. Jeszcze ponad minutę na zegarze, żeby i Snappy, i Spinksy to wszystko uratowali. No wiemy, że tego drugiego na to stać. Spinks, który ma po prostu świetną formę. Teraz jeszcze podniesienie broni snajperskiej, no ale od razu pojawia się rotacja do Messiego. Jest już gotowy Crims. Ten rozpoczął nieźle, ta akcja z Diglem i wydawało się, że będzie groźny do samego końca, ale właśnie do tej pory tylko 6 eliminacji od Szweda. I zobaczmy, jak rozwiążą to zawodnicy Ense. Snappy po prostu chciał się pojedynkować, ale Messi nie dał mu żadnej szansy. I to jest już czwarta eliminacja zdobyta w tej rundzie przez zawodnika Fnatic. Tu może jeszcze będzie szukał Ace'a, mimo że jestem mocno poobijany. Messi, no popatrzmy, bo teraz minął się troszkę z tym granatem. Spinks jeszcze łapie Pepsora. No ten akurat nie popisał się, grając od pleców. No ale też na pewno przekazał info, że Spinks jest mocno obity, że teraz Crims będzie to musiał wszystko wykończyć. Już namierzony zawodnik Ens i coraz mniej czasu, bo tylko 12 sekund i jednak Crims tego błędu nie popełni. Że miejsce w swojej grupie i o tym trzeba pamiętać. Natomiast Movistar Riders, mimo że wygrało wszystkie spotkania i było przekonujące, mam wrażenie, że łatwej przeprawy z Enz mieć nie powinno. I jeśli zerkniemy na to, że można było trafić na NIP, które wygląda świetnie, na Navi, które zdominowało swoją grupę, czy Furię, która wcześniej pokonywała Enz, no to mam wrażenie, że Movistar Riders to najlepszy przeciwnik, jakiego Enz mogło się tutaj spodziewać. Jeszcze zobaczymy, czy to faktycznie dojdzie do skutku. Na razie wszystko jest na dobrej drodze, ale też nie zapominajmy, że to dopiero pierwsza mapa tego pojedynku i mimo, że na kolejnej, na Nuke'u, gracze Enz statystycznie wyglądają lepiej od Fnatic, to jednak Enz będzie musiało rozpocząć w ataku i wtedy, kto wie, czy też Fnatic nie będzie chciało sprawić niespodzianki, grając po prostu rewelacyjnie, grając bardzo skutecznie w defensywie, a wiemy, że stać na to zespoły na Nuke'u. Na razie jednak o Nuke'u chyba jeszcze nikt tutaj nie myśli, bo Enz jeszcze potrzebuje dwóch punktów, żeby wykończyć overpassa. Ta wcześniejsza runda nieudana, wtedy akurat Messi zagrał pięknie, zdobywając 4 fragi. Poison w wielkim szoku, ale to mnie w ogóle nie dziwi, on naprawdę nie potrafi się dzisiaj odnaleźć. Messi robi co może, żeby jednak tę rundę ratować, dwoi się i troi, ale Alex wypada na ziemię, bo Spinks i Madden już mają przejęty mobsa i ty Spinks jeszcze patrzył te plecy i co ciekawe, przegrał to starcie z Crimsem, mimo że był przygotowany, to teraz dycha, kasuje Pepsorek, taki plik z twardego dysku i Crims nie powinien być żadną niespodzianką, bo przecież on zgarniał niedawno fraga, więc albo ten środek, albo długa, stąd właśnie teraz Madden podskakuje. Rozgrywa to wszystko na info zawodnik Enz, a Crims ani nie ma granatów, ani nie ma defa, chociaż ten leży niedaleko, ale przede wszystkim nie ma pozycji, która mogłaby zaskoczyć. No i teraz jeszcze będzie miał kłopot, żeby zachować broń. Już wcelował się Harris. Od długiej podchodzi również Madden. Crims dobrze przygotowany. No to jest oczywiście walka tylko o karabin, ale jeszcze tajcze od pleców. I tu wydaje się, że Crims będzie w końcu domknięty. Dycha i Harris powinni wychylać. No dycha chyba szybszy i faktycznie to dycha wszystko kończy. Crims gubi swoją broń. Mamy 15-5. Drużyna Eski nie była w stanie domknąć spotkania. Przegrali 12 punktów z rzędu, bo nie dość 10, aby rywale doprowadzili do wyrównania, to potem jeszcze w dogrywkach ci wyszli na prowadzenie, zdobywając 2 punkty przewagi. A więc jak najbardziej, takie rzeczy się zdarzają, takie rzeczy mieliśmy okazję obserwować. Wiele jednak zależy od tego, kto stoi po stronie drużyny mającej wykończyć starcie, a my tutaj obserwujemy Enz. Naprawdę solidne Enz. W wielu przypadkach byli w stanie to udowodnić i jestem przekonany, że dzisiaj, już za parę chwil, też będą chcieli to pokazać. Nie mieli dotychczas problemów. Mają plan na mapę Overpass. Widać to, że atak przez nich przygotowany jest na najwyższym poziomie. Ta skuteczność indywidualna również, no ale przede wszystkim braki po stronie rywala, czyli Poison. Zaledwie 3 eliminacje, a tych rund ze snajperką miał już mnóstwo. Teraz dorzucony błyskowy dla Spinksa i ten takich okazji nie przepuszcza. Od razu zdobyta eliminacja na Pepsorze. No tu bez żadnej szansy zawodnik Fnatic
błyskowy poleciał, właściwie idealny, chociaż zobaczmy, że jeszcze jest Grims, jeszcze tam chowa się Alex za filarem, ale jednak Spinks i Snappy już dokładają kolejne trafienia i wiele wskazuje na ostatnią rundę tej mapy, już właśnie teraz. Madden na domknięciu, no tutaj nie ma przypadków, wszystko Ens sobie kontroluje i zostaje ten, który nie potrafi się odnaleźć. Poison, statystyki 3-19, jedna asysta, 23 obrażenia średnio zadawane. Teraz jeszcze obija Maddena, ale to po prostu będzie za mało. To za chwilę musi być 1-0 dla Ens.